witam wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica, dla Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Imię Boże, zaczynamy kolejną audycję na żywo dzisiaj. 11 stycznia roku Pańskiego 2013. A godzina z Bogiem Ojcem. Będziemy kontynuować dalej czytanie tej broszurki Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci. Poprzednim razem skończyliśmy na pierwszym rzeszycie orędzia, a dzisiaj rozpoczynamy drugi zeszyt o orędzie naszego ojca, zeszyt drugi. Tu w tytule jest przypis, który przeczytam, bo jest bardzo wymowny. Zeszyt drugi zaczyna się od daty 12 sierpnia 1932 roku. Pewnego dnia szatan chwycił go i pociął początek nożyczkami. Tak, będziemy czytać właśnie teraz ten początek, ale może zacznijmy od modlitwy, bo takie natchnienie dostałem, żeby z Bogiem Ojcem, z Trójcą Przenajświętszą, z Matką Najświętszą i Świętym Józefem, żebyśmy rozpoczęli właśnie razem z nim. Zapraszam do tej modlitwy, a do słuchania, a całe niebo. Wszystkie dusze w czyściu cierpiące, jak i te dusze, a które będą karmić się tym słowem o Boga Ojca, a tu na ziemi, teraz i w przyszłości. I zaczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. A za duszę wszyscy cierpiące,
Wieczny odpoczynek racz im dać, Pan, a światłość wiekuista niechaj świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Pan, a światłość wiekuista niechaj świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Pan, a światłość wiekuista niechaj świeci. Niech spoczywam pokoju wiecznym. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomaga nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Pokornie o to prosimy. A Ty, Boże zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zguby dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Rozpoczęliśmy z modlitwą piękne o południe, patrzę w okno, białe chmury, dalej błękit piękny, a temperatura o pobliżu zera, widno jasno i z mocą Bożą, w imię Boże, a zaczynamy czytać. Orędzie naszego Ojca Rzeszy II. O Boże, lepsze okulary. Przychodzę otworzyć źródło wody żywej, które nigdy nie wyschnie, począwszy od dziś aż do końca czasów. Przychodzę do Was, stworzenia moje, aby otworzyć przed Wami głębię ojcowskiego serca płonącego o miłością do Was, moje dzieci. Chcę, byście były świadkami mojej bezgranicznej i miłosiernej miłości. A nie wystarcza mi ukazywanie Wam mojej miłości. Chcę jeszcze otworzyć przed Wami moje serce, z którego wytryśnie orzeźwiające źródło. Przy nim wszyscy ludzie ugaszą pragnienie, a zakosztują wówczas radości, których dotąd nie znali z powodu ogromnego lęku, a przede mną, ich czułym Ojcem. Od kiedy obiecałem ludziom Zbawiciela, a okazałem wytrysnąć temu źródłu, sprawiłem, że przepływa ono przez serce mojego Syna, aby dotrzeć do Was. Matka Eugenia Ravaggio tu w nawiacie dopisała: od kiedy mówi mi o tym źródle, widzę je codziennie. Zamknij nawias. No i teraz dalej Bóg Ojciec. Lecz moja ogromna miłość do Was pobudza mnie, bym jeszcze więcej uczynił, otwierając moje łono. Z niego wytryśnie woda zbawienia dla moich dzieci i pozwolę im czerpać do woli wszystko, czego potrzebują teraz i w wieczności.
A jeżeli chcecie doświadczyć a potęgi źródła, o którym mówię, najpierw a nauczcie się lepiej mnie znać i kochać, tak jak tego pragnę. Czyli nie, a nie tylko jako ojca, ale również jako waszego przyjaciela i powiernika. Dlaczego dziwi was to, co wam mówię? Czy nie stworzyłem was na mój obraz? Stworzyłem was na moje podobieństwo, byście nie znajdowali niczego dziwnego w tym, że rozmawiacie i przyjaźnicie się z waszym Ojcem, Stwórcą i Bogiem. Przecież dzięki mojej miłosiernej dobroci, a staliście się dziećmi mojej ojcowskiej i boskiej miłości. Mój Syn Jezus jest we mnie, a ja jestem w Nim, w naszej wzajemnej miłości. Jest nią Duch Święty, łączący nas więzią miłości, która sprawia, że stanowimy jedno. Mój Syn jest zbiornikiem tego źródła. Ludzie mogą przychodzić i czerpać z Jego serca, stale przepełnionego wodą zbawienia. Trzeba wam jednak przekonać się, a co do tego źródła, które mój Syn wam otwiera, byście mogli doświadczyć, iż jest orzeźwiające i przyjemne. Więc przychodźcie do mnie za pośrednictwem mojego Syna. Kiedy będziecie blisko mnie, powierzajcie mi wasze pragnienia, a pokażę wam to źródło, dając się poznać takim, jakim jestem. Kiedy mnie poznacie, będziecie orzeźwieni, odnowieni, wasze a choroby zostaną uleczone, wasze lęki rozwieją się, wasza radość będzie ogromna, a wasza miłość znajdzie bezpieczeństwo, jakiego dotychczas nie doświadczyła. Ale w jaki sposób, powiecie mi, możemy przyjść do ciebie? Ach, przyjdźcie drogą ufności. Nazywajcie mnie waszym ojcem. Kochajcie mnie w duchu i prawdzie. A to wystarczy, by ta orzeźwiająca i przepotężna woda ugasiła wasze pragnienie. Jeżeli naprawdę chcecie, żeby ta woda dała wam wszystko, czego wam brak, a do poznania mnie i umiłowania, i jeżeli czujecie się zimni i obojętni, wezwijcie mnie tylko słodkim imieniem Ojca, a przyjdę do was. Moje źródło ofiarowuje wam miłość, ufność i to wszystko, czego wam brak, byście zawsze byli kochani przez waszego Ojca i Stworzyciela.
ponieważ przede wszystkim pragnę dać się poznać wam wszystkim, byście mogli radować się moją dobrocią i czułością już tu na ziemi, stańcie się apostołami dla tych, którzy mnie nie znają, którzy jeszcze mnie nie znają. Ja pobłogosławię waszą pracę i wasz trud i przygotuję wam wielką chwałę blisko mnie w wieczności. Jestem oceanem miłości miłosiernej, dzieci moje. Oto inny dowód o miłości ojcowskiej, którą mam dla was wszystkich bez wyjątku, bez względu na was wiek, stan, kraj. A nie wykluczam nawet różnych zrzeszeń i sekt wiernych, a niewiernych, a wierzących, obojętnych, a zamykam w tej miłości wszystkie istoty rozumne, które wspólnie tworzą ludzkość. Oto dowód. Jestem oceanem miłości miłosiernej. Dałem wam poznać źródło, które wypływa z mego łona, aby ugasić wasze pragnienia. Teraz byście doświadczyli, jak jestem dobry dla wszystkich, pokażę wam ocean mojej powszechnej miłości miłosiernej, byście rzucili się weń z zamkniętymi oczami. Dlaczego? Dlatego, że dusze, które stały się niczym gorzkie krople z powodu własnych wad i grzechów, pozbywają się nadmiaru goryczy, a zanurzając się w tym oceanie miłosiernej miłości, wychodzą z tej kąpieli lepsze, szczęśliwsze, bo nauczyły się być dobrymi i pełnymi miłości. Jeżeli z powodu niewiedzy lub słabości stajecie się ponownie gorzkimi kroplami, ja nadal jestem oceanem miłości miłosiernej, gotowym przyjąć tę kroplę goryczy, aby przemienić ją w miłość, w dobroć, aby uczynić was świętymi. Jak święty jestem ja, wasz ojciec. Czy chcecie, dzieci moje, już tu na ziemi spędzić życie w pokoju i radości? Przyjdźcie więc i rzućcie się w ten ogromny ocean i pozostańcie w nim zawsze, spędzając jednak życie pracowicie. Takie życie będzie uświęcone przez miłosierną miłość. Jeśli chodzi o moje dzieci, które nie żyją w prawdzie, to tym bardziej pragnę obsypać je moim
najbardziej ojcowskimi uczuciami, by otworzyły oczy na światło, które w tym czasie jaśnieje wyraźniej niż kiedykolwiek. Teraz jest czas łaski, przewidziany i oczekiwany od wieczności. Ja sam przychodzę, aby z wami rozmawiać. Przychodzę jak najczulszy i najbardziej kochający z ojców. Zniżam się, zapominam o sobie, by podnieść was do siebie i zapewnić wam zbawienie. Wy wszyscy, którzy żyjecie dziś, a także wy, którzy żyć będziecie przez stulecia aż do końca świata, a pomyślcie, że nie żyjecie sami. Ojciec, który jest ponad wszystkimi ojcami, żyje blisko was. Żyje nawet w was, myśli o was i ofiarowuje wam uczestnictwo w niepojętych przywilejach swej miłości. Przychodźcie do źródła, które stale wypływać będzie z mego ojcowskiego łona. Skosztujcie słodyczy tej zbawiennej wody, a kiedy doświadczycie jej zachwycającej mocy nad waszymi duszami, zdolnej zaspokoić wszystkie wasze potrzeby, przyjdźcie i rzućcie się w ocean mojej miłości miłosiernej, aby żyć jedynie we mnie i umierać dla samych siebie, aby żyć wiecznie we mnie. I tu jest przypisek matki Eugenii, numer 3. Ojciec nasz powiedział mi w wewnętrznej rozmowie: źródło jest symbolem poznania mnie, a ocean symbolizuje moją miłość i wasze zaufanie do mnie. Jeśli chcecie pić z tego źródła, a zbadajcie moje głębiny, ucząc się mnie poznawać. A poznawszy mnie, rzućcie się w ocean mojej miłosiernej miłości, powierzając mi siebie z ufnością, która was przemieni. A ja nie będę się mógł jej oprzeć. Przebaczę wam wtedy grzechy i napełnię mymi największymi łaskami. Koniec przypisu matki Eugenii. Jest Jestem między wami. Szczęśliwi ci, którzy wierzą w tę prawdę i korzystają z czasu, o którym pisma omówiły. Nadejdzie czas, w którym Bóg powinien być czczony i kochany przez ludzi, tak jak tego pragnie. Pisma stawiają też pytanie,
Dlaczego? I odpowiadają: dlatego, że jedynie on godzien jest czcić, jest, a dlatego, przepraszam, dlatego, że jedynie on godzien jest czci, a miłości i chwały, a na wieki. Jako pierwsze od dziesięciu przykazań Mojżesz otrzymał ode mnie samego takie polecenie, a dla ludzi: kochajcie, uwielbiajcie Boga. Ludzie, którzy już są chrześcijanami, mogą mi opowiedzieć: my kochamy od naszego przyjścia na świat lub od naszego nawrócenia, bo często mówimy w modlitwie o niedzielnej: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Tak, to prawda, a dzieci moje, a kochacie mnie i czcicie, gdy w pierwszym wezwaniu modlitwy mówicie: Ojcze nasz. Wypowiadajcie jednak dalsze prośby, a zobaczycie: Ojcze nasz, zobaczycie, święć się imię Twoje. A czy moje imię jest święcone? Dalej mówi się: przyjdź królestwo Twoje. Czy moje królestwo przyszło? To prawda, że z całą żarliwością czcicie królewską godność Syna mojego Jezusa, a w Nim czcicie mnie. Czy odmówicie waszemu Ojcu tej wielkiej chwały, ogłaszając mnie królem, albo przynajmniej pozwalając mi królować, aby wszyscy mogli mnie poznać i ukochać? Słowo królem jest tu wielkimi literami, napisane jako wyróżniające się. Pragnę, abyście obchodzili uroczyście święto królewskiej godności mego Syna Jezusa, aby wynagrodzić za obelgi, a którymi obrzucano go przed Piłatem, za zniewagi, a doznane od żołnierzy, którzy biczowali jego święte i niewinne ciało człowiecze. Nie proszę o usunięcie tego święta. Przeciwnie, proszę, byście obchodzili je uroczyście, z zapałem i z żarliwością. Jednak, aby wszyscy mogli rzeczywiście poznać tego króla, trzeba także poznać jego królestwo. Otóż, ażeby dojść w sposób doskonały do tego podwójnego poznania, trzeba jeszcze poznać ojca tego króla, stwórcę tego królestwa. Naprawdę, dzieci moje, Kościół, społeczność, dla założenia którego wysłałem mego syna, dopełni mego dzieła, sprawiając, że zostanie uczczony ten, który jest jego twórcą,
was Ojciec i Stworzyciel. Dzieci moje, niektórzy z was mogą mi opowiedzieć. Kościół wzrastał nieustannie. Chrześcijanie są coraz liczniejsi. Jest to wystarczającym dowodem, że nasz Kościół jest doskonały. Wieście, dzieci moje, że was Ojciec stale czuwał nad Kościołem od chwili jego powstania. Wraz z moim Synem i Duchem Świętym chciałem, aby był nieomylny poprzez mojego namiestnika, Ojca Świętego. Czy nie jest jednak prawdą, że gdyby chrześcijanie poznali mnie takim, jakim jestem, to znaczy jako Ojca czułego i miłosiernego, dobrego i hojnego, praktykowaliby z większym zaangażowaniem i szczerością tę świętą religię? Dzieci moje, czyż nie jest prawdą, że gdybyście wiedzieli, że macie Ojca, który myśli o was i kocha was z bezgraniczną miłością, staralibyście się tytułem wzajemności o większą wierność waszym chrześcijańskim, a także obywatelskim powinnościom, o sprawiedliwość i o oddawanie sprawiedliwości Bogu i ludziom? Czy nie jest prawdą, że gdybyście znali tego Ojca, który kocha was wszystkich jednakowo i nazywa was wszystkich bez wyjątku pięknym mianem dzieci, kochalibyście mnie czule jak dzieci? Czyż miłość, którą byście mnie obdarzali, nie stałaby się za moją przyczyną, a miłością czynną, rozprzestrzeniającą się na resztę ludzkości, nie znającej jeszcze wspólnoty chrześcijan, a jeszcze mniej tego, który ich stworzył i jest ich Ojcem? Gdyby ktoś przyszedł przemówić do tych dusz oddających się przesądom albo do tylu innych, które wzywają Boga, bo wiedzą, że istnieję, lecz nie wiedzą, że jestem blisko nich, gdyby ktoś opowiedział im, że ich Stwórca jest także ich Ojcem, który o nich myśli, zajmuje się nimi, otacza ich głębokim uczuciem w tak licznych cierpieniach i w opuszczeniu, wtedy nawróciliby się nawet najbardziej zatwardziali. Nawrócenia te byłyby liczniejsze i bardziej stałe, to znaczy trwalsze. Niektórzy, badając dzieło miłości, którego przychodzą dokonać wśród ludzi, znajdują tu powód do krytyki i powiedzą mi, i powiedzą tak:
Przepraszam. Przecież od kiedy misjonarze przybyli do dalekich krajów, mówili o niewiernym tylko o Bogu, o Jego dobroci, o Jego miłosierdziu. Co więcej mogliby powiedzieć o Bogu, skoro ciągle o Nim mówią? Misjonarze mówili i nadal mówią o Bogu w takim wymiarze, w jakim sami mnie znają. Zapewniam was jednak, że nie znacie mnie takim, jakim jestem. Przychodzę więc ogłosić się Ojcem wszystkich i najczulszym z ojców, aby skorygować miłość, którą mi ofiarowujecie, zafałszowaną z powodu lęku. Przychodzę upodobnić się do moich stworzeń, aby skorygować pojęcie, jakie macie o Bogu straszliwie sprawiedliwym. Widzę bowiem, że ludzie przechodzą przez życie, nie powierzając się swemu jedynemu Ojcu, który chciałby, aby wiedzieli, że Jego jedynym pragnieniem jest ułatwić im życie ziemskie, by potem dać im w niebie życie całkowicie Boże. A posiadam dowód, że dusze mnie nie znają, ani wy mnie nie znacie, nie wykraczacie poza pojęcie, jakie macie o mnie. Teraz jednak, kiedy daję wam to światło, pozostańcie w świetle i nieście światło wszystkim. Będzie ono potężnym środkiem prowadzącym do nawróceń, a także do zamknięcia, jeśli to możliwe, bram piekła. Odnawiam tu moją obietnicę, która zawsze będzie spełniana. Oto ona. Wszyscy ci, którzy wezwą mnie z całego serca, imieniem Ojca, choćby tylko jeden raz, nie zginą, ale pewni będą życia wiecznego razem z wybranymi. I napisane wielkimi literami pogrubionymi. Tu pokażę na dole, żeby każdy mógł to właśnie zobaczyć, że jest napisana. To Bóg Ojciec opowiedział. Następna strona. Was, którzy pracować będziecie dla mojej chwały i nie sędząc wysiłku, będziecie się starać o to, żeby mnie poznano, czczono i kochano, zapewniam, że wasza nagroda będzie wielka, a policzę bowiem wszystko, nawet najmniejszy trud, jaki podejmiecie, i odpłacę wam za wszystko stokrotnie w wieczności. To wam opowiedziałem. W świętym kościele trzeba uzupełnić
kult, oddając w szczególny sposób cześć twórcy tej wspólnoty, temu, który przyszedł, aby Kościół założyć, temu, który jest jego duszą, Bogu w trzech osobach, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Zwracam tu uwagę na to, bo aż to jest uderzające, jak jest napisane to. Kult, od dużej litery, twórcy, dużej litery, wspólnoty, dużej litery, temu, dużej litery, Kościół, dużej litery, temu, dużej litery, Bogu, dużej litery, osobach, dużej litery, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, dużej litery. Siostra Eugenia Aravaggio miała dyktowane to przez Boga Ojca i miała natchnienia, jak to pisać. I tak to napisała. I czytamy dalej. Dopóki trzy osoby nie będą czczone indywidualnie i w sposób szczególny w Kościele i w całej ludzkości, czegoś będzie brakować tej wspólnocie. Dałem już odczuć ten brak niektórym duszom, ale większość z nich zbyt nieśmiała nie odpowiedziała na moje wezwanie. Inni odważyli się mówić o tym, komu trzeba, lecz ponieśli porażkę i nie nalegali. Teraz nadeszła moja godzina. Ja sam przychodzę, aby dać poznać ludziom, moim dzieciom, to, czego do dnia dzisiejszego zupełnie nie rozumieli. Ja sam przychodzę przynieść płonący ogień prawa miłości, aby w ten sposób stopić i rozbić potężną warstwę lodu, która spowija ludzkość. O, droga ludzkości, o ludzie, dzieci moje, wyrwijcie się z więzów, którymi a do dziś krępował was szatan poprzez lęk przed Ojcem, który jest samą miłością. Przyjdźcie, zbliżcie się, macie wszelkie prawo zbliżyć się do waszego Ojca. Otwórzcie serca, proście mojego Syna, aby coraz lepiej dawał wam poznać moją łaskawość wobec was. No i nic dziwnego, że szatan posiął ten drugi zeszyt nożyczkami. O wy, którzy jesteście niewolnikami zabobonów i praw szatańskich, wyrwijcie się z tej tyrańskiej niewoli
i przyjście do prawdy prawda. Prawdy prawda. Tak jest to napisane. Rozpoznajcie tego, który was stworzył i jest waszym ojcem. A nie utrzymujcie, że korzystacie z waszych praw, a darząc uwielbieniem i hołdami tych, którzy zmuszali was aż dotąd do prowadzenia bezużytecznego życia, lecz przyjście do mnie. Czekam na was wszystkich, bo wszyscy jesteście moimi dziećmi. A wy, którzy żyjecie w prawdziwym świetle, opowieście im, jak słodko żyje się w prawdzie. Opowieście jeszcze tym chrześcijanom, tym drogim stworzeniom, moim dzieciom, jak słodko jest myśleć, że istnieje Ojciec, który wszystko widzi, wie o wszystkim, o wszystko się troszczy, który jest nieskończenie dobry i potrafi łatwo przebaczać, który zwleka z karą i każe, a niechętnie. Opowieście im też, że nie chcę zostawiać ich samych i bez zasług, a w niedolach życia. Niech przyjdą do mnie. Ja im opomogę, zmniejszę ich brzemię, osłodzę ich bardzo ciężkie życie. Upoję ich moją ojcowską miłością, aby uczynić ich szczęśliwymi teraz i w wieczności. A wy, dzieci moje, które utraciwszy wiarę, a żyjecie w ciemności, podnieście oczy, a zobaczycie jasne promienie nadchodzące, aby was oświecić. Ja jestem słońcem, które oświetla, ogrzewa i rozpala. Patrzcie i poznajcie, że jestem waszym stworzycielem, waszym ojcem, waszym jedynym Bogiem. Właśnie dlatego, że was kocham, przychodzę dać się umiłować, abyście wszyscy byli zbawieni. Zwracam się do wszystkich ludzi, a całego świata, każąc rozbrzmiewać temu wezwaniu mojej ojcowskiej o miłości. Nieskończona miłość, którą pragnę dać wam poznać, jest rzeczywistością trwałą. Kochajcie, kochajcie, zawsze kochajcie. Sprawcie, aby kochany był też ojciec, aby mógł od dziś ukazać się wszystkim jako ojciec najbardziej gorejącym miłością do was. Zachęcam was, moi umiłowani synowie, kapłani i zakonnicy, byście dawali poznać tę ojcowską miłość, którą żywię do wszystkich ludzi, a do was w szczególności. Jesteście zobowiązani tak pracować,
aby moja wola spełniała się w ludziach i w was. Wolą tą jest, abym był. Od grubych liter italikami, wytłuszczone. Wolą tą jest, abym był znany, czczony i kochany. Nie pozwólcie, by moja miłość była bezczynna przez długi czas, bowiem spala mnie pragnienie bycia kochanym. Oto jest wiek najbardziej uprzywilejowany od wszystkich. Z obawy, by ten przywilej nie został wam odebrany, nie pozwólcie, aby minął. Dusze potrzebują pewnych dotknięć Bożych, a czas nagli. Nie lękajcie się niczego. Jestem waszym ojcem. Pomogę wam w wysiłkach i w pracy. Będę was zawsze podtrzymywał i już na tym świecie dam wam zakosztować pokoju i radości duszy. Z wielkich liter. O pokoju i radości duszy. A czyli pokój, no i radość Boża, pochodząca od Boga. Sprawię, że zaowocuje wasza posługa i wasze dzieła pełne gorliwości. Udzielę daru nieocenionego, a ponieważ dusza, która trwa w pokoju i radości, już zaczyna kosztować nieba, oczekując w wiekuistej nagrody. A mojemu wikariuszowi, najwyższemu kapłanowi, memu namiestnikowi na ziemi, przekazałem szczególne zamiłowanie do apostolatu misji w dalekich krajach, a zwłaszcza ogromny zapał szerzenia na cały świat nabożeństwa do Najświętszego Serca mego Syna Jezusa. Teraz powierzam mu dzieło, które ten sam Jezus przyszedł spełnić na ziemi. Uwielbić mnie, dając mnie poznać takim, jakim jestem, tak jak to właśnie opowiedziałem do wszystkich ludzi, moich stworzeń i moich dzieci. Gdyby ludzie mogli przeniknąć serce Jezusa z wszystkimi jego pragnieniami i jego chwałą, poznaliby, że jego najgorętszym pragnieniem jest uwielbić Ojca tego, który go posłał, i przede wszystkim to, aby ludzie nie pomniejszali chwały Ojca, jak to czyniono do dziś, lecz aby oddawali mu chwałę pełną. Jest to chwała, jaką człowiek może i powinien mi oddawać jako Ojcu, Stworzycielowi, a jeszcze bardziej jako sprawcy swego odkupienia, wykrzyknik. A domagam się od człowieka tego, a co może mi ofiarować, a zaufania,
o miłości i wdzięczności. Pragnę być, no i znowu grubymi literami, znany, czczony i miłowany. Nie dlatego, że potrzebuję mojego stworzenia lub jego adoracji. Zniżam się do niego, a jedynie po to, źle było, bo on był. Zniżam się do niego, a jedynie po to, aby je zbawić i uczynić uczestnikiem mojej chwały. Czynię to również dlatego, że moja dobroć i miłość spostrzega, jak wiele istot wpada w wiekuiste nieszczęście z demonami. Nie dochodzą one do celu swego stworzenia, tracąc swój czas i swoją wieczność. A przecież, wydostałem z nicości i przybrałem za prawdziwe dzieci. Jeśli czegoś pragnę, zwłaszcza obecnie, to po prostu większej żarliwości ze strony sprawiedliwych, wielkiej łatwości nawrócenia grzeszników. Pragnę nawrócenia szczerego i trwałego, a powrotu synów marnotrawnych, a do domu ojcowskiego. W szczególności Żydów i wszystkich innych, którzy też są moimi stworzeniami i moimi dziećmi. Schizmatyków, heretyków, masonów, nieszczęsnych, niewierzących, świętokradców i członków różnych tajnych sekt. Pragnę, aby chcąc czy nie chcąc, cały świat wiedział, że istnieje Bóg i Stworzyciel. Ten Bóg, który przemówi podwójnie do ich niewiedzy, jest im nieznane, a nie wiedzą, że ja jestem ich ojcem. Wierzcie mi, wy, którzy mnie słuchacie, czytając te słowa. Gdyby wszyscy ludzie, którzy są daleko od naszego kościoła katolickiego, usłyszeli o tym Ojcu, który ich kocha, który jest ich stworzycielem i Bogiem, o Ojcu, który pragnie im dać życie wieczne, duża część z nich, nawet pośród najbardziej opornych, przyszłaby do tego Ojca, jeśli mówilibyście o Nim. A jeżeli nie możecie mówić do nich bezpośrednio, szukajcie innych sposobów. Wprowadzajcie w życie tysiące pomysłów bezpośrednich i pośrednich. Posługujcie się nimi w pracy, w prawdziwym duchu uczniów i z wielkim zapałem. Obiecuję wam, że wasze wysiłki dzięki łasce wkrótce będą ukoronowane wielkimi sukcesami.
stańcie się apostołami mojej ojcowskiej dobroci, a przez gorliwość, jaką dam wam wszystkim, będziecie mieć siłę i moc nad duszami. Będę zawsze przy was i w was. Jeżeli dwóch będzie przemawiać, ja będę między tymi dwoma. Jeżeli będzie was więcej, będę między wami. W ten sposób, a będziecie mówić to, czym ja was natchnę i wprowadzę waszych słuchaczy w pożądane nastawienie. I tak ludzie zostaną podbici miłością i zbawieni na całą wieczność. Jeśli chodzi o sposoby oddania mi czci, tak jak tego pragnę, nie proszę was o nic innego, jak tylko o wielkie zawierzenie. Nie sądźcie, że oczekuję od was surowości, obyczajów, umartwień, że chcę, byście chodzili boso lub padali twarzą w proch, posypywali się popiołem i tym podobnie. Nie, nie. Chcę i to jest mi droga. Chcę i to jest mi drogie, byście zachowywali wobec mnie postawę dziecięcą przez prostotę i ufność do mnie. Z waszą pomocą stanę się wszystkim dla wszystkich, jak najczulszy i najbardziej kochający ojciec. Będę w zażyłości z wami wszystkimi, oddając się wam wszystkim, czyniąc się małym, aby was uczynić wielkimi na wieczność. Większa część niewierzących, ateistów, bezbożników i zrzeszonych w różnych związkach tkwi w niegodziwości i nie wierzę. Sądzą bowiem, że ja będę wymagał od nich rzeczy niemożliwych. Sądzą, że będą musieli poddać się moim rozkazom, niby niewolnicy, a zależni od tyrana, który obnosi się ze swą potęgą i z powodu pychy, a pozostaje daleko od swych poddanych, aby zmusić ich do szacunku i oddania. Nie, nie, dzieci moje. Umiem uczynić się małym 1000 razy bardziej niż przypuszczacie. Wymagam natomiast wiernego przestrzegania przykazań, które dałem mojemu Kościołowi, byście byli stworzeniami rozumnymi i byście nie przypominali zwierząt przez nieposłuszeństwo i złe skłonności. Byście mogli zachować ten skarb, jakim jest wasza dusza, którą dałem wam przyobleczoną w pełnię boskiej piękności. A ponadto
zgodnie z moim pragnieniem, czyńcie odtąd to, a co wam nakazałem, aby uczcić mnie specjalnym kultem. Niech to pomoże wam zrozumieć, że chcę dać wam obfite dary i w znacznej mierze uczynić was uczestnikami mojej potęgi i chwały, a jedynie po to, by was uszczęśliwić i zbawić. Chcę okazać wam, że moim jedynym pragnieniem jest kochać was i być przez was kochanym. Jeżeli będziecie mnie kochać miłością dziecięcą i ufną, to będziecie również żywić szacunek pełen miłości i uległości wobec mojego Kościoła i moich przedstawicieli. Nie chodzi o taki szacunek, jaki okazujecie teraz. On nie pozwala wam zbliżyć się do mnie, ponieważ napawam was lękiem. Ten fałszywy szacunek, który mi teraz okazujecie, jest niesprawiedliwością, wyrządzaną sprawiedliwości, jest raną, zadawaną najbardziej wrażliwej części mego serca, jest zapomnieniem, lekceważeniem mojej ojcowskiej miłości do was. Źle pojęty szacunek wobec mnie jest tym, co mnie najbardziej smuciło w moim izraelskim narodzie. I co mnie wciąż smuci w dzisiejszej ludzkości. Nieprzyjaciel ludzi rzeczywiście posłużył się nim, aby wtrącić ich w bałwochwalstwo i spowodować schizmy. Posługuje się nimi nadal i zawsze będzie się nim posługiwać przeciwko wam, aby oddalić was od prawdy, od mojego Kościoła i ode mnie. Ach, nie dajcie się już zwodzić nieprzyjacielowi. Wierzcie w prawdę, która została wam właśnie objawiona, i postępujcie w świetle tej prawdy. Wy, dzieci moje, znajdujące się poza Kościołem katolickim, wierzcie, że nie jesteście wyłączone z mojej miłości ojcowskiej. A kieruję do was serdeczne wezwanie, bo wy także jesteście moimi dziećmi. A jeżeli dotąd żyliście w sidłach, które zastawiał na was demon, to poznajcie teraz, że was oszukał. Przyjdźcie do mnie, waszego ojca, a ja was przyjmę z radością i miłością. Również wy, którzy nie znacie żadnej innej religii, a poza tą, w której się urodziliście, a religia ta nie jest prawdziwa, otwórzcie oczy. Oto ojciec wasz, oto ten, który was stworzył i pragnie was zbawić. Przychodzę do was, aby przynieść wam prawdę, a z nią zbawienie. Widzę, że mnie nie znacie.
nie wiecie, iż niczego innego nie pragnę od was, jak tylko tego, byście mnie poznali jako Ojca i Stworzyciela, a także jako Zbawiciela. I to właśnie z powodu tej niewiedzy nie możecie mnie kochać. Wiedzcie więc, że nie jestem tak daleko od was, jak sądzicie. Jakże mógłbym zostawić was samych po tym, jak was stworzyłem i przez moją miłość uczyniłem was swoimi dziećmi? Idę a za wami wszędzie, strzegę was we wszystkim, aby wszystkim stało się, aby wszystko stało się potwierdzeniem mojej wielkiej hojności wobec was, mimo że zapominacie o moich nieskończonych dobrodziejstwach i mówicie: to natura dostarcza nam wszystkiego, sprawia, że żyjemy i umieramy. Oto czas łaski i światła. Uznajcie więc, że ja jestem jedynym prawdziwym Bogiem. Aby dać wam prawdziwe szczęście w tym i przyszłym życiu, pragnę, byście czynili to, co wam proponuję w tym świetle. Czas jest sprzyjający. Nie pozwólcie więc umknąć miłości ofiarowującej się waszemu sercu w sposób tak namacalny. Jako środek zalecam wszystkim uczestniczenie w liturgii mszy świętej. Jest to dla mnie bardzo miłe. Z czasem podam wam inne krótkie modlitwy, jednak nie chcę was przeciążać. Najistotniejsze będzie oddawanie mi czci tak, jak wam opowiedziałem, przez ustanowienie święta ku mej czci i służenie mi z prostotą prawdziwych dzieci Boga, waszego Ojca, Stworzyciela i Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Oto inne świadectwo mojej miłości do ludzi. Dzieci moje, a nie będę mówił, jak wielka jest moja nieskończona miłość. Wystarczy otworzyć księgi święte, popatrzeć na krucyfiks. A tabernakulum i najświętszy sakrament, by zrozumieć, a do jakiego stopnia was umiłowałem. Niemniej jednak, zanim skończę mówić tych kilka słów, które są zaledwie fundamentem mego dzieła o miłości wśród ludzi, chcę zasygnalizować wam niektóre spośród niezliczonych dowodów mojej miłości do was. Czynię to, aby ukazać wam, że powinniście spełniać moją wolę wobec was i po to, abym był coraz lepiej znany i coraz bardziej kochany.
A te ostatnie słowa, a coraz lepiej znany i coraz bardziej okochany, o wytłuszczone i właśnie o pochyloną czcionką i talikiem. A dopóki człowiek a nie żyje w prawdzie, a dopóty nie doświadcza w ogóle prawdziwej wolności. Wy, moje dzieci, a pozostające poza prawdziwym prawem, a sądzicie, że żyjecie w radości i pokoju. Jednak stworzyłem was dla posłuszeństwa temu prawu. Dlatego w głębi serca czujecie, że nie ma w was ani prawdziwego pokoju, ani prawdziwej radości, i że nie żyjecie w prawdziwej wolności tego, który was stworzył i który jest waszym Bogiem, waszym Ojcem. Dałem wam prawo, aby zapewnić wam zbawienie, lecz występek doprowadził do zła również i was, którzy żyjecie w prawdziwym prawie, lub raczej, którzy obiecaliście przestrzegać tego prawa. Oddaliliście się od prawa przez wasze niegodziwe postępowanie. Myślicie, a że jesteście szczęśliwi? Nie. A czujecie, że wasze serce nie jest spokojne. A może myślicie, że szukając rozkoszy i różnych ludzkich radości, wasze serce poczuje się w końcu zaspokojone? Nie. Pozwólcie mi opowiedzieć wam, że dopóki nie uznacie mnie za waszego ojca i nie przyjmiecie mojego jarzma, by stać się prawdziwymi dziećmi Boga, waszego ojca, nie będziecie żyli w prawdziwej wolności ani w prawdziwym szczęściu. Dlaczego? Dlatego, że stworzyłem was w jedynym celu, a mianowicie, byście mnie znali, kochali i służyli mi na wzór prostego i ufnego dziecka służącego swemu ojcu. Dawniej, w Starym Testamencie, ludzie postępowali jak zwierzęta, nie dbali o żaden znak, który wskazywałby na ich godność dzieci Boga, ich Ojca. Tak więc, aby dać im poznać, iż chciałem ich podnieść do wielkiej godności dzieci Bożych, musiałem niekiedy okazać się przeraźliwie surowy. Później, kiedy zobaczyłem, że niektórzy z nich są dostatecznie rozumni, aby w końcu pojąć, że trzeba ustanowić jakieś różnice między nimi a zwierzętami, zacząłem ich napełniać moimi dobrodziejstwami i zezwalałem, aby odnosili zwycięstwa nad tymi, którzy nie potrafili jeszcze poznać i zachować swojej godności. A ponieważ ich liczba wzrastała, posłałem do nich mojego syna,
przyozdobionego wszystkimi boskimi doskonałościami. Był bowiem synem Boga doskonałego. I to On wytyczył im drogi doskonałości. Przez Niego przysposobiłem was w mojej nieskończonej miłości jako prawdziwe dzieci. I później nie nazywałem was już zwykłymi stworzeniami, ale dziećmi. Przyoblekłem was prawdziwym duchem o nowego prawa, który nie tylko, jak ludzi dawnego prawa, odróżnia was od zwierząt, lecz wynosi was ponad ludzi i Starego Testamentu. Podniosłem was wszystkich, a do godności dzieci Bożych. Tak, jesteście moimi dziećmi i powinniście mówić mi, że jestem waszym ojcem. Ufajcie mi jednak jak dzieci, gdyż bez tego zaufania nigdy nie będziecie mieli prawdziwej wolności. Wszystko to opowiedziałem wam, abyście poznali, że ja przychodzę przez to dzieło miłości, aby pomóc wam skutecznie zrzucić tyrańską niewolę, która więzi wasze dusze. Opowiedziałem to także po to, aby dać wam zakosztować prawdziwej wolności. Z niej wypływa prawdziwe szczęście, wobec którego wszystkie ziemskie radości są niczym. Wznieście się wszyscy ku tej godności dzieci Bożych i nauczcie się szanować waszą wielkość, a ja będę bardziej niż kiedykolwiek waszym ojcem, najbardziej kochającym i najmiłosierniejszym. Przyszedłem przynieść pokój przez to dzieło miłości. Jeśli ktoś będzie mnie czcić, pokładając ufność we mnie, sprawię, że stąpi na niego promień pokoju we wszystkich jego przeciwnościach, a niepokojach, we wszelkiego rodzaju udrękach, zwłaszcza gdy będzie mnie wzywać i kochać jak swego ojca. Jeżeli rodziny będą czcić mnie i kochać jak ojca, obdaruję je moim pokojem, a z nim moją opatrznością. Jeżeli robotnicy, przemysłowcy i różni rzemieślnicy będą mnie wzywać i czcić, ofiaruję im mój pokój, moją siłę. Okażę się wobec nich jako ojciec dobry i miłosierny. Jeżeli w całej chrześcijańskiej społeczności będzie się mnie wzywać i czcić, ofiaruję mój pokój, okażę się najczulszym ojcem i moją potęgą zapewnię zbawienie wieczne dusz. Jeżeli cała ludzkość wezwie mnie i uczci, sprawię, że duch pokoju stąpi na nią
A niby dobroczynna rosa. A jeżeli wszystkie narody będą mnie wzywać i czcić, nigdy nie będzie już niezgody ani wojen, gdyż ja jestem Bogiem o pokoju. I tam, gdzie jestem, nie będzie wojny. Chcę się osiągnąć. Chcę się osiągnąć zwycięstwo nad waszym nieprzyjacielem. Wzywajcie mnie, a zatriumfujecie nad nim zwycięsko. Przecież wiecie, że wszystko mogę moją potęgą. Otóż ofiarowuję wszystkim tę potęgę, abyście nią posługiwali teraz i w wieczności. Ja zawsze okażę się waszym ojcem, abyście tylko wy dawali się poznać jako moje dzieci. Czego mógłbym pragnąć przez to dzieło o miłości, jeśli nie znalezienia serc mogących mnie zrozumieć? Jestem świętością i posiadam doskonałość i pełnię świętości. Ofiarowuję wam tę świętość, której jestem twórcą. Rozdaję ją przez mego Ducha Świętego i przywracam ją waszym duszom przez zasługi Syna. To właśnie przez mego Syna i Ducha Świętego przychodzę ku wam, a do waszego wnętrza i w was szukam mojego wypoczynku. Słowa przychodzę, a do waszego wnętrza wydają się niektórym duszom tajemnicze. Jednak nie ma w nich żadnej tajemnicy. Po tym bowiem, jak zleciłem mojemu synowi ustanowienie Najświętszej Eucharystii, postanowiłem wchodzić do waszego wnętrza, a za każdym razem, gdy przyjmujecie świętą hostię. Oczywiście nic mi nie przeszkadzało przychodzić do was także przed ustanowieniem Eucharystii, bo nie ma dla mnie nic niemożliwego. Jednak przyjmowanie tego sakramentu jest działaniem łatwym do zrozumienia i wyjaśnia wam ono, w jaki sposób przychodzę do waszego wnętrza. Powoli kończymy. Jeszcze jedna kartka. Kiedy jestem w was, łatwiej wam daję to, co posiadam, pod warunkiem, że mnie o to prosicie. Przez ten sakrament łączycie się ze mną ściśle i w tej serdecznej bliskości moja miłość sprawia, że w duszy waszej rozlewa się świętość, którą ja posiadam, a zalewam was moją miłością. Zatem wystarczy, że będziecie mnie prosić o cnoty i doskonałość, których potrzebujecie. A możecie być pewni, że w tych chwilach odpoczynku Boga
w sercu jego stworzenia, niczego wam nie odmówię. A ponieważ mieścicie w swoim wnętrzu miejsce mojego odpoczynku, czy więc nie zechcielibyście mi go dać? Jestem waszym ojcem i waszym Bogiem. Czy ośmielicie się odmówić mi tego? Ach, nie sprawiajcie mi cierpienia waszym okrucieństwem wobec Ojca, który prosi was o tę jedyną łaskę dla siebie. Zanim skończę to orędzie, pragnę wyrazić życzenie wobec pewnej liczby dusz poświęconych mojej służbie. Tymi duszami jesteście wy, kapłani i zakonnicy i zakonnice. Jesteście poświęceni mojej służbie, bądź w kontemplacji, bądź w dziełach o miłosierdzia i apostolatu. Z mojej strony jest to przywilej mojej dobroci, z waszej wierność o powołaniu dzięki waszej dobrej woli. A oto moje życzenie. Wy, którzy łatwiej pojmujecie, czego oczekują od ludzkości, proście mnie, abym mógł spełniać dzieło moje o miłości we wszystkich duszach. Wy znacie wszystkie trudności, które trzeba przezwyciężyć, aby zdobyć jedną duszę. Oto więc skuteczny środek, który sprawi, że łatwo wam będzie pozyskać dla mnie ogromne mnóstwo dusz. Środek ten polega właśnie na doprowadzeniu do tego, że będę znany, kochany i czczony przez ludzi. Przede wszystkim pragnę, abyście właśnie wy zaczęli jako pierwsi, co za radość dla mnie, najpierw znaleźć miejsce w domach kapłanów, a zakonników i zakonnic. Co za radość dla mnie, a przebywać jako ojciec wśród dzieci mojej miłości. Z wami rozmawiać będę jak najbliższymi przyjaciółmi. Będę dla was najdyskretniejszym z powierników. Czy będę dla was wszystkim? Czy wystarczę wam za wszystko? Będę przede wszystkim ojcem, który przyjmuje wasze pragnienia, napełniając was swoją miłością, a swoimi dobrodziejstwami, swoją wszechobejmującą czułością. Nie odmawiajcie mi tej radości, a której pragnę zażywać wśród was. Oddam ją stokrotnie i skoro będziecie mnie czcić, ja też uczczę was, przygotowując wam wielką chwałę w moim królestwie. Jestem światłością światłości. Tam, gdzie ona wniknie, będzie życie,
chleb i szczęście. Ta światłość oświeci pielgrzyma, sceptyka, ignoranta. Oświeci was wszystkich, o ludzie, o żyjący na całym świecie, pełnym ciemności i występków. A gdybyście nie mieli mojej światłości, a pogrążylibyście się w otchłani śmierci wiecznej. Ta światłość oświecać będzie drogi prowadzące do prawdziwego kościoła katolickiego. Biednym dzieciom będącym jeszcze ofiarami zabobonów. Okażę się ojcem tych, którzy najbardziej cierpią na tej ziemi. Nieszczęśliwych, nieszczęsnych, trędowatych. Dam cię poznać jako ojciec tych wszystkich ludzi, którzy są opuszczeni, wyłączeni z każdej ludzkiej społeczności. Dam się poznać jako ojciec strapionych, ojciec chorych, a przede wszystkim konających. Dam się poznać jako ojciec wszystkich rodzin, sierot, wdów, więźniów, robotników, młodzieży. Dam cię poznać jako ojciec we wszystkich potrzebach. W końcu dam cię poznać jako ojciec królów, ojcem ich narodu. Wszyscy odczujecie moją dobroć. Wszyscy odczujecie moją opiekę i wszyscy ujrzycie moją potęgę. Przyjmijcie wszyscy moje ojcowskie i boskie błogosławieństwo. Amen. Szczególne błogosławieństwo dla mojego syna i przedstawiciela. Amen. Dla mojego syna biskupa. Amen. Dla mojego syna, Twojego Ojca Duchownego. Amen. Dla moich córek, Twoich matek. Amen. Dla całego zgromadzenia mojej miłości. Amen. Dla całego Kościoła i dla całego duchowieństwa. Amen. Szczególne błogosławieństwo dla Kościoła w czyściu. Amen. Amen. Oto słowo Ojca naszego, który jest w niebie. Bóg mówi do swoich dzieci. Ojciec mówi do swoich dzieci. Tutaj jest ten obraz właśnie wzorowany na tym, artystyczne przedstawienie. Tu jest inny obraz Boga Ojca z Kielc. No i pamiętajmy, że Bóg Ojciec no to mówił właśnie w tym orędziu, że przychodzi do nas, a szczególnie przez krzyż i przez Eucharystię. No i mamy teraz pełne orędzie Boga Ojca, a kontemplujmy je. No i ja to tak to mówię, tak może to niegrzecznie, bierzmy się do roboty.
ale no, zróbmy coś, by ta miłość o Boga Ojca poruszyła nasze serca, byśmy wydobyli z naszych serc no, konkrety, działania, myśli, słowa, uczynki. Właśnie to, o co Bóg Ojciec właśnie prosi. Chce być znany, czczony i kochany przez wszystkich ludzi, przez wszystkie narody. Chce być razem z nami, wśród nas. Mało tego, a chce zamieszkać w naszych duszach, w naszych sercach. Czy przyjmiemy Boga Ojca? Myślmy. Bóg Ojciec poruszył bardzo dokładne, a szczegółowe tematy i zwracał się konkretnie do grup, do poszczególnych ludzi. A z radością chcę oznajmić, że została utworzona nowa strona w YouTube, taki kanał, który nazwałem Kongres o Bogu Ojcu. Jest już rozpoczęty. Tam dałem takie pierwszy film, taki uruchomieniowy. No i teraz jest przestrzeń otwarta właśnie. Możemy nadsyłać tam swoje filmy, zdjęcia, różne treści, teksty, opracowania, referaty, piosenki, pieśni, melodie, wierszyki, wiersze. No, możemy różne imprezy organizować. Wszystko na cześć Boga Ojca. Bóg Ojciec jest z nami, wśród nas. Jest znany, czczony i kochany. Niech ten właśnie nowy kanał, Kongres o Bogu Ojcu, posłuży właśnie głównie temu celowi. Poznać, pokochać i czcić o Boga Ojca. No to musimy się tego nauczyć, jak to robić, a musimy rozpowszechnić, a musimy poznać te właśnie orędzie, a będziemy myśleć właśnie o tym, jak je rozpowszechniać na cały świat, na wszystkie narody świata. No i zapraszam. Ojcze Przedwieczny, który jesteś znany w swoim Synu, w swoim Świętym Duchu. Pobłogosław nas wszystkie swoje dzieci. Wszystkie narody świata. Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zauważyliście, bracia, no i siostry, że
że w tym orędziu, które odczytałem, no i zakończyłem, jest tam tyle treści, a tyle wątków, że musimy to kontemplować, a przemyśleć, jak te słowa, o które Bóg Ojciec właśnie do nas mówił, są realizowane w moim życiu, we mnie, w mojej wspólnocie, w moim państwie, w moim narodzie, w całej ludzkości. Matko Najświętsza, Najukochańsza Córko Boga Ojca, prowadź nas na tych wspaniałych ścieżkach ku Bogu Ojcu. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.